Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie dzisiaj. Get ready with me. Będziemy się wspólnie szykować, będzie dużo nowych polskich kosmetyków i nie tylko, zrobię sobie z wami też włosy, pielęgnację, wszystko. Właśnie poszłam rano na spacer, chciałam iść na basen, ale jakoś tak zmarzłam, idę na taki szybki spacer. Poszłam na spacer, wzięłam prysznic, włosy umyte, czekajcie, podłączę sobie tylko telefon i robię sobie z wami pielęgnację, także jestem wykąpana. Już sobie to robimy, tylko ogarnę twarz. Najpierw oczywiście moja golarka. Parę dni nie używałam. Usuwam małe włoski. O, od razu jest gładka skóra. I buzię umyłam sobie tym żelem z Amvi. Bardzo fajny, delikatny. To jest mój teraz kolejny żel. Ostatnio używałam Medeinę i to jest mój następca. Bardzo fajny, delikatny żel odświeżający do mycia twarzy. 99% składników pochodzenia naturalnego. Jestem bardzo zadowolona, że w Polsce mamy tak świetne marki kosmetyczne, że nie musimy kupować żadnych zagranicznych ani wysokopółkowych rzeczy. Tonik z tej samej marki. Nie wiem, które to jest opakowanie, ale ja tak go uwielbiam. On pachnie cytrusami. On jest świetny na ciepłe miesiące. Takie odświeżenie nawet w ciągu dnia możecie sobie zrobić. Tutaj też mamy 98% składników pochodzenia naturalnego. To jest taka esencja tonizująca, więc nie tylko macie tonik, ale takie odświeżenie. Możecie się pryskać w ciągu dnia jako taka mgiełka z aloesem, łagodząca. Nie mogę się nachwalić tych produktów. Są super. Pod oczy polecę sobie z tym kremem Linia. On był kiedyś w naszym boksie. Natomiast tutaj mam samą końcówkę, więc dosłownie nie wiem, czy jeszcze coś tu ciągnę. Także ten krem Linia, też polska marka, bardzo wam pasował. Lecę sobie pod oczy i zaraz też ogarnę włosy, bo jak widzicie umyłam. Muszę ogarnąć grzywkę, no bo wiecie, byłam ostatnio u tego fryzjera i trzeba ogarnąć. Krem do twarzy. Wiecie, że ostatnio z uzdrowisko wydałam dwa kremy. To są takie kremy z kategorii twarz i ciało. Możecie stosować i na twarz i na ciało, jak sama nazwa wskazuje. Tu mamy słońce w słoiku, on trochę samoopala. Tutaj mamy rosa w słoiku, to jest mocno nawilżający krem, który dodatkowo, o jak macie nowy, to jest przychodzi z takim zabezpieczeniem, który dodatkowo ma w sobie drobinki odbijające światło, ale nie jest to jakaś taka dzika, wiecie, perła czy brokat, absolutnie nie. Pięknie tak wizualnie też koryguje skórę i mocno nawilża, super składniki, więc możecie używać do całego ciała. Ja sobie nim ciało nasmarowałam już po kąpieli i teraz twarz. Także buzia wygląda po nim świetnie. I co dalej? A, no to ogarniamy włoski. Jeżeli chodzi o włosy, to ostatnio jak byłam u fryzjerki, u Sylwii, u fryzjerów, Sylwia mi poradziła używać ten produkt, to jest produkt nie polski akurat, Kevin Murphy, Shimmer Shine i to jest taka naprawcza mgiełka, która ma w sobie, uwaga, ma w sobie to złoto, zobaczcie jak to pięknie transferuje, jak to pięknie się miesza. O, to jest sama przyjemność na to patrzeć. No to jest tak piękne, także to jest super sprawa i ona mi powiedziała, żeby nie przesadzać, ale nakładać na całe włosy przed układaniem, przed suszeniem. I tak Sylwia mi robiła i słuchajcie, on tak pięknie pachnie ta mgiełka, niesamowicie, takimi perfumami, trochę orientalnie, trochę kwiatowo, boska, jak takie męskie trochę perfumy, spodoba wam się na pewno. Także przyczeszę włosy, nie lubię rozczesywać na mokro, ale jak mam ogarnąć tą grzywę, no to muszę, to niestety muszę rozczesać, ale plus jest taki, że wiecie, nie trzeba teraz jakoś tych włosów mocno suszyć do zera, bo mamy pogodę jaką mamy, jest przyjemnie, ja nienawidzę zimy pod kątem moich włosów, jest po prostu ciężko. Ciężko o nie dbać. Trzeba suszyć, wiecie, dlatego też mam problem z basenem wtedy. A szczotka oczywiście, finger brush. To jest ta mniejsza, bo to nie jest ta największa. Olive Garden. Bardzo lubię. Czy wiecie, że tu jest takie coś ukryte? Może ktoś nie wie. To wam pokażę. I tutaj możemy sobie przedzielać przedziałki właśnie tym patyczkiem. Nawet tak mniej więcej, żeby przeczesać. Od razu po tej odżywce się lepiej też rozczesuję. I teraz nie będę suszyć całych włosów, no bo szkoda tutaj mojego czasu. Niech one sobie schną naturalnie tutaj. Ale oddzielę sobie tą grzywkę, którą mi Sylwia obcięła. Jak nie widzieliście odcinka, to koniecznie sobie zobaczcie. Tutaj możecie zobaczyć moją wizytę u fryzjera. Koniecznie luknijcie, jak mi Sylwia obcinała tą grzywkę. I właśnie robiła mi ją na szczotkę. Ponieważ ja nie umiem robić tak na szczotkę, tak profesjonalnie sobie układać, to mam inny sposób. Szczotka, ale obrotowa. Szczotko-suszarka. Czy to mniej więcej dobrze wydzieliłam? No jeszcze trochę. Jeszcze trochę, tak muszę trochę postrzesywać sobie tutaj i zabrać te długie włosy z twarzy. O, tu mam tą moją grzywę, która jest długa, kurtynowa. I teraz mam taką szczotko-suszarkę obrotową z Babylissa i będę kręciła włosy na początku do środka. Czyli najpierw robię tak, owijam, kręcę, o, włączam. Widzieliście to? Naciskałam cały czas ten guzik, żeby ona jakby, ta szczotka mi cały czas odbijała. Tak jak fryzjer robi, że on wyciąga, czesze, wyciąga. To właśnie to robi tą robotę, taka właśnie szczotka. Tym się różni. Więc w tą stronę najpierw, ale teraz będę kręciła ją do tyłu. To jest taki zabieg, który pomaga uczesać te grzywki kurtynowe na miejsce. I naprawdę to działa. Także teraz w drugą stronę będę kręciła.
I tyle, grzywka jest wysuszona i teraz gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam? Gdzieś to miałam. Brawo ja, zgubiłam. Dobra, mam mój wielki wałek. Czekajcie, jeszcze raz sobie to zrobię, bo już mi się rozkręciło. Już mi gorąco tego suszenia. I teraz nakręcam sobie na ten wałeczek. Chodź tu, nakręcam sobie na ten wałeczek i właśnie Sylwia mi kazała w tym wałku siedzieć, aż skończę makijaż. Żeby wiecie, żeby te włosy się tutaj podniosły. Ach, nie umiem tego robić. Moja mama jest tym lepsza. O, sieć. Uff, aż mi gorąco. Sieć tu. I teraz zajmuję się resztą. Powiem wam, że poszłam i podsuszyłam sobie trochę te moje włosy, żeby nie były takie później byle jakie. I lecimy z kosmetykami. I dziś mam dla was nowości z Hean. Nowa paletka. Nowości przepiękne z AA. Coś do brwi. Mam coś z Claresy, tak, że będą polskie kosmetyki, polskie nowości. Coś tam będę mieszała, także zaczynamy. I zacznę sobie od brwi, od oczu. I właśnie z marki Wings of Color dostałam nowe rzeczy do brwi. O takie. Piękne opakowanie. Naprawdę wyjątkowo udane opakowania. Koloryzujący, definiujący żel do brwi i ultra utrwalający żel do brwi. Dwa takie kosmetyki. Tutaj mamy ten koloryzujący. I on ma kolor Light Brown 01. Malutką szczoteczkę. I przetestuję sobie na moich włoskach. Zobaczymy, jaki kolor on da. O, fajnie, jest matowy. Już widzę to. Jest matowy, fajnie czeszy, malutka szczoteczka. No, fajnie, fajny efekt. Taki rzeczywiście dla blondynki super kolor. A po drugiej stronie spróbuję tego żelu. Star Secrets Ultra Utrwalający. Bardzo rzadki. Myślałam, że będzie pachniał klejem, jakoś tak mi się wydawało. Jak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo niepozornie. Taki bardzo wodny jest. Ale może to jest właśnie sekret tego żelu, że ma się trzymać. Także widzicie dwa różne wykończenia. I zobaczymy, jak to będzie, jak przeschną. Ale tutaj mamy full matte. To mi się podoba, że są zlepione i są matowe. Na usta nakładam moją pomadkę z Lulalove. One oczywiście są na stronie Lulalove cały czas dostępne. One mają w składzie olej rycynowy, olej konopny, witaminę E i woski pszczele, dzięki czemu usta są nawilżone. Także są na stronie Lulalove w super cenie i możecie zerkać. Dobra, niech brwi sobie schną, a ja przejdę do paletki z Hean. Tak wygląda. I ta paletka, która nazywa się Rose Touch, powstała przy współpracy z artystyczną alternatywą Szkołą Wizażu i Stylizacji. I jeszcze jej nie widziałam. W ogóle widziałam na Instagramie Hean, jak oni tylko pracowali nad tą paletką. Myślałam, że to będą takie poczwórne małe paletki, a to chyba były testy dopiero, także ściągam razem z wami. I kolory są takie. I muszę docenić, że niebieski nie jest żywym niebieskim takim, wiecie o co chodzi, intensywnym, tylko że jest pastelem, co bardzo mi się podoba. Kolory tutaj są bardzo dzienne. Tutaj jakieś złotko-błyski. Zobaczmy, jak to u Hean. Uuu, mięciusieńkie. Ole, super. Tu Cinderella. Błyszczące cienie, fajne, reszta to widzę, że maty, tutaj jeszcze jakąś satynkę mamy. Bardzo miękkie cienie, bardzo przyjemne. Tak, tutaj satyna, tutaj błyski, bardzo fajnie. No i dzisiaj sobie jakiś makijaż z tym artystycznym teamem wyczarujemy. Bałam się, że tu będzie taki, wiecie, niebieski właśnie odblaskowy, ale nie. I jest też Smart Eyeshadow Base, to też dostałam od Heanu, więc dziękuję bardzo za przesyłkę. Nakładam już na powieki i lecimy z tym makijażem. Nie wiem, co tu wyczaruję, zobaczymy w praniu. I na dole tak samo. Nie wiem, czy słyszycie, ale sąsiedzi słuchają celtyckiej muzyki, tam jest remont, więc mam nadzieję, że nie będzie wam bardzo przeszkadzać tutaj dookoła wszystko te dźwięki. Mam zamknięte okno jak coś. I lecimy w takim razie z tymi kolorami. Biorę sobie taki ogromny pędzelek i tym ogromnym pędzelkiem nakładam, będę wam pokazywać, co nakładam. Obawiam się trochę, jak ten niebieski będzie wyglądał na powiedze, ale spróbujmy go. Lily Blue. Uwielbiam taki kolor. I myślę, że mi pasuje. Więc nakładam tutaj. O, nie wiem, czy będzie mi pasował. Zobaczymy. Trochę powyżej mojego załamania, żeby, wiecie, trochę podnieść to oko, bo nie ukrywając, z wiekiem to oko troszeczkę opada. Lubię taki makijaż, gdzie jest brąz i ten niebieski. Właśnie tak mi się to podoba. Właśnie takie lata, chyba 60, nie? Bardzo lubię ten niebieski. Taki kredowy niebieski. Ślicznie to wygląda. Ale oczywiście tutaj, wiecie, teraz jeszcze połowa powie, że o, co ona robi? Robi plamę? Zobaczycie, będzie fajnie. Wiecie, jak to jest z tymi moimi makijażami? Raz wyjdą, raz nie. Ale mam nadzieję, że ten wyjdzie. Mam zamiar dzisiaj nagrać. Mierzymy. Trochę brązu tutaj na łączeniu. W ogóle mam taki ogromny pędzelek. To jest Hakuro J680 i on jest takim trochę bardziej może do, nie wiem, konturu nosa czy do rozświetlacza. Ja sobie lubię nim na powiekę lecieć, bo jest duży. Lubię duże pędzle. Tyle. Ten mat się trochę sypie, ale niedużo. Teraz ten kolor Bella, żeby trochę ocieplić. Bardzo fajna paletka. Bardzo mi się podoba.
Ulala, jaki piękny błysk. No Hean umie, wiecie, że umieją błyszczeć. Trochę się sypie, no to jest minus tych paletek, że są bardzo delikatne te cienie. Trzeba uważać. Na pewno szkoda by było mi z nimi podróżować. Ale i te poprzednie cienie Hean też takie, te paletki też takie były delikatne. I pod łuk brwiowy ten jaśniejszy Cinderella. Na dół nałożę sobie ten kolor Aurora, ten satynowy, jasny. I kolor Flamingo. Teraz cięty pędzelek i brąz, a wiecie, żeby zrobić dobry brąz, to jeszcze trudniej niż dobry czarny. Uwielbiam robić kreski brązowe i teraz dużo marek właśnie zamiast czarnego wypuszcza brąz w paletkach i to jest super. Tu przy linii rzęs takim pędzelkiem płaskim, to jest Boho Beauty 306 i ciągnę kreseczkę. Na koniec ją tak, o, lekko ciągnę i jest taka piękna, długa. I na drugim oku to samo. Okej, okay. Zaczęłam równać te kreski i wiecie, musiałam je trochę pogrubić, bo oczywiście, że nie wyszło idealnie. Fajna paletka, podoba mi się. Pierwszy rzut oka, super. Cieszę się, że ten niebieski jest inny niż się bałam. Bałam się, że będzie mocny. Bardzo fajna paletka. Róż sobie muszę przetestować. Dobra, brwi, rzęsy. Max Tak. Kocham ten tusz. Przykleję sobie zaraz ciekawe rzęski, które kupiłam w necie. Ok, wytuszowane tak tylko, żeby było. I rzęski, które sobie zamówiłam, wyglądają tak, ja Wam podlinkuję, tak wyglądają. To są połóweczki. Bardziej się to opłaca kupić niż pojedyncze rzęsy. To są połóweczki, zobaczymy jak one wyglądały, ale na stronie wyglądały pięknie. Z bliska zobaczcie, takie, o, widać, że są takie trójwymiarowe. Powinny wyglądać ładnie na oczku. Klej jak zawsze ten, Duo Quick. I lecę. Mają przezroczysty pasek. Mięciusieńkie są, naprawdę są mięciusieńkie. Mam już resztkę tego kleju i nakładam ten klej tutaj na paseczek. Zobaczymy, jak będą się prezentować. Troszkę zaginam pasek i lecę z tym. Będę musiała tutaj trochę cienia dołożyć, bo ten pasek mi prześwituje. Nie jestem fanką przezroczystych pasków, szczerze mówiąc, wolę paski, a jednak czarne. Ale dobra, domaluję się. Trochę mnie kują te rzęsy w oko, więc muszę je przekleić trochę wyżej. Jak Was zaczyna kłuć, to nie zostawiajcie, bo to będzie cały dzień będzie Was irytowało w kąciku, wkurzające. Po prostu przyklejamy wyżej na linię kreski, a nie na linię rzęs. O, i od razu czuję większy komfort, kiedy nie jest tutaj w samym rożku, nie? Dobra, przyklejam drugą rzęskę, ale pięknie wygląda, ta sama końcówka podniesiona. Co mi tutaj spada? Co mi tu spada? Halo? Halo, centralo. O nie. Sytuacja opanowana, rzęski przeschły. Wypełniłam sobie tutaj cieniem i tyle. Także taki mam makijaż. I spójrzmy na te brewki. Tutaj mamy mat. Dobrze zaschło, ale nie jest to taki, wiecie, mogłabym to zmierzyć. I tutaj też mogłabym to zmierzyć. Tutaj jest mocniej utrwalone faktycznie po tej stronie. Ale podoba mi się to, że to jest matowe. Bardzo mi się podoba ten żel. I mamy też kredeczki. I kredeczki są cieniusieńkie, właśnie takie micro pencils. A tutaj precyzyjna warm brown. Co mamy tutaj? Cool brown i neutral blond. Zobaczymy tą blondynkę, czy nie jest za jasna. Mam oczywiście tutaj grzybyczek, a z drugiej w ogóle grzybyczek taki mały. Z drugiej strony kredkę. Także zobaczmy, jak to wygląda przy wypełnianiu. Powiem Wam, że Benefit ma ogromną konkurencję w postaci tych wszystkich mikro kredeczek od drogeryjnych firm Everline. Właśnie teraz ta kredka. Genialne. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, nie? To jest najważniejsze. Nasz portfel nam podziękuje. Tutaj się łatwiej po tej stronie maluje, bo po prostu nie jest tak mocno utrwalone. Tak, bardziej mi się podoba ten żel. Tamten do utrwalania, a ten do takiego wypełniania, nadawania koloru. Zdecydowanie. Kredka jest świetna, ale na pewno nie starczy na długo, bo dosyć szybko się ściera, dosyć szybko się zużywa. Także bardzo udany produkt. Bardzo udany produkt do brwi. Ja sobie tutaj jeszcze pojadę tym żelem trwalającym z tego względu, żeby to wyglądało po prostu tak samo z dwóch stron. Wiecie, żeby było, że tutaj mam świecący taki efekt, a po drugiej stronie matowy tutaj. Fajnie utrwala, fajne produkty. Naprawdę mi się podobają. Spoko. Okej, mamy to. I lecimy z twarzą. I dzisiaj nałożę, to nie będzie akurat nowość, znacie CC krem, ale wracam do niego. Mam go w kolorze 02. Uwielbiam. To jest naprawdę najlepszy produkt drogeryjny tego typu. Nic jeszcze go nie przebiło. Jest dużo fajnych teraz podkładów, kremów BB, kremów CC, ale ten jest nadal najlepszy, więc jak go upolujecie, to super. Pachnie wspaniale, pachnie taką jakby ciastem cytrynowym. Nie mogłam długo dojść do tego, jaki to jest zapach, ale to jest zapach tarty cytrynowej, przyrzekam Wam. Więc sobie go nakładam, ale cienko, bo nie chcę grubej warstwy. Mam spoko cerę, jeszcze będę tutaj nakładać bardzo fajne rzeczy zaraz i testować. Więc to nie jest nic nowego, ale to jest coś sprawdzonego.
Korektor będzie również nic nowego, L'Oreal Infallible w kolorze, który 325 Bisque. I nakładam go tu, na nos, w okolicy ust, brody i na środek czoła. O tyle. I lecimy dalej z korektorem. Teraz czas się ubrązowić, przyciemnić i zaraz użyję bardzo fajnego różu z AA. Fajnie wygląda przynajmniej. Najpierw bronzer i użyję tego malutkiego bronzera z Milk Makeup. I tutaj tak jak w przypadku Benefitu Wam mówiłam w kilku filmach, to jest kolor Baked. Nie kupujcie dużego produktu, bo będziecie go używać długo. Można używać miniaturki, tak jak ja mam mini wersję. Jak najbardziej może być mini wersja. Zanim go zużyjemy, to minie dużo czasu. Ale piękny jest ten kolor. Pięknie się wtapia, pięknie się wtapia. Bierzcie w ciemno tą miniaturę. Jak masełko idzie. Nie każdy bronzer w sztywcie tak gładko się rozsmarowuje. Niektóre szybko zasychają. Ten jest boski. No i wiecie, Clean Beauty. On ma dobre składniki w sobie. Teraz to, na co czekałam, czyli te blasze z AA Wings. W ogóle fajne nowości wypuścili AA. Tak wyglądają. Trochę mi przypominają te Charlotte albo z Tarte. Marka Tarte wypuściła właśnie takie podobne produkty. Na pewno jakieś zawiozę mojej siostrze, bo teraz też jest fanką właśnie tych w tubce. Zobaczmy kolory. I marka AA też fajne składy i hipoalergiczne. Trzy takie kolorki. Zobaczę Long Lasting, Cool Pink. O, i one są w takim oto... w takiej formie. Przypominają mi te róże z Bobbi Brown, pewnie za ułamek ceny. Cool Pink, tutaj mam Fancy Peachy, one mają po 15 ml, są naprawdę duże. Fancy Peachy, Dirty Pink, czyli brudny róż. O, takie trzy kolorki, widzicie? Wow, podobają mi się. Dobra, wezmę sobie trochę tego pierwszego, mieszam go tutaj na dłoni i nakładam. Ale pigment! Ale super! Ale super! Wow! Ale on jest strasznie różowy. Czekajcie, dołożę sobie trochę tego brzoskwiniowego, żeby nie było aż tak różowo. O, dołożę brzoskwini, tak. Brzoskwinia lepiej się uzupełnia z tym niebieskim niż taki mocny róż. Ale fajny odcień. Wow! Wyblenduję go. Ale pigment ma naprawdę jak Rare Beauty. Wow! Jestem w ogromnym szoku. Szok, jak pięknie wygląda na policzkach. Dobra robota, naprawdę dobra robota. A, trochę na nos. Szok po prostu, jak to dobrze wygląda. I aż tak duże opakowanie. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Teraz nowość również. Puder bananowy z AA. Velvet Smooth. Proszę, usuń. O, troszkę wysypię i ten dam pod oczy, a na twarz dam coś innego, bo tutaj oni wydali kilka pudrów teraz. Więc wiecie co, wezmę sobie taki mini puszek, nakładam puderek na dłoni i pod oko. Bo taki efekt, tutaj najlepszy efekt po prostu, bluru takiego pod okiem. Trochę ciężko wygląda ten banana, on jest żółtawy, pachnie bananami, nie wierzę w to. Więc trochę go tutaj strzepnę, widać go na skórze, ale z drugiej strony skóra jest taka bardzo... wymatowiona w tym miejscu. Nie, no nieźle wygląda, nieźle. Naprawdę. Może mówię trochę za żółte, ale pachnie bananami. Jestem w szoku, że pachnie bananami. Autentycznie pachnie bananami. Wow! Jestem w szoku! A na twarz nałożę sobie Satin Glow i zobaczymy, jak on będzie wyglądał, czy nie będzie się zbyt świecił. To jest puder satynowy, też transparentny i zobaczę. No jestem troszkę zawsze przerażona, bo on się rzeczywiście błyszczy, ale takie wykończenie też wygląda bardzo świeżo. Wyglądamy na bardziej wyspane. No, fajnie wygląda. Fajnie wygląda, podoba mi się. Coś w stylu tego pudru od Claudie Cukier Puder i Claresy. Coś w tym stylu. Bardzo zdrowo wygląda. Błyszczy się super. Co do Claresy, użyję sobie ich rozświetlacza sypkiego. Nie lubię tej formy, ale użyję. I tutaj mam kolor szampański. Mamy szampan, More Champagne. I tutaj wiecie, no jak kupujecie taki produkt, on jest wielkości praktycznie pudru. Starcza na długo, prawda? Tu mamy 3,5 grama, tutaj mamy 6 gramów. What? 3,5 i 6? Jak to jest możliwe, że rozświetlacz jest większy niż puder? W sensie inna marka, no ale takie samo prawie opakowanie. To jest większe. Wow! Czytajmy, słuchajcie, opakowania. Za ile gramów produktu płacimy? I tutaj rozświetlacz i lecimy na... No boski jest. Claresa, dobra robota. Też fajna marka. No taki glow mam dzisiaj. Fajny make-up, fajny. Na usta mam ochotę nałożyć sobie trochę tego różu. Zobaczę, czy wygląda tak fajnie na ustach, jak na policzkach. Okej, nie jest zły. Nie jest może szałem, ale nie jest zły. Ale na pewno można je nakładać na usta. I chcę sobie użyć tego powiększającego błyszczyku z Claresy. Chill Out Volumizing w kolorze Happy Go Lucky.
I tak, i niech sobie działa. No, spoczko. Powiem wam, że jestem zadowolona z tego glow dzisiaj. Pięknie wygląda ta skóra. Zajmę się włosami, bo tu tak smętnie wiszą. Pryskam sobie jeszcze troszeczkę tym, tą moją glow odżywką. Aż włosy się błyszczą, jak się rozczeszę. Ale się błyszczą, co? Odbijają światło, bo mają w sobie ten taki, właśnie taką perłę. Pięknie odżywia włosy. Są wygładzone. I teraz wezmę sobie tą moją suszarkę i będę podkręcać trochę do środka. Dobra, włosy są podsuszone, już trochę takie, wiecie, wygładzone, jednak jak się tą szczotką przejedzie, to wygląda to inaczej. No i wielki reveal, czy zadziałało? No, włosy bardziej stoją. No działa, działa, co tu dużo mówić, działa. I właśnie mi mówiła Sylwia, żebym użyła sobie troszkę lakieru. Można też użyć suchego szamponu, wtedy włosy mają taką bardziej teksturę na sobie i też lepiej się utrzymują, bo takie, wiecie, po myciu to są zaraz sypkie. Dobra, wezmę odrobinę lakieru, już wracam. I mamy to taki make-up, powiem wam, że mi się nawet podoba. Nie wiem, co sądzicie. Myślę, że dosyć upiększające. I strój dnia, taki szybki. To koszula z V-Complete i shorty z Abercrombie modelu Curvy. Pokazywałam wam w mierzymy. Koszulę można różnie włożyć tu do środka, czy wypuścić. Do tego nowa torebka, czyli ta, którą sobie kupiłam w Desigualu. Myślę, że jest śliczna. Kupiłam ją na promocji. I taki mamy strój dnia. Także mam nadzieję, że miło się z... A, jeszcze zapach! Zapach. Oczywiście, że ten. Stylizacji Lulalove. Oczywiście. Są dostępne na stronie Lulalove 39,99. Idealny zapach na lato. Zamówcie sobie koniecznie i dajcie znać, co sądzicie. Świeży, wakacyjny, grejpfrutowy, z herbatą. Kocham ten zapach. Kocham. 33 ml idealnie wam wejdzie i do torebeczki, i do bagażu podręcznego. Przechodzi kontrolę. Sprawdzone. Dobra, kochani, jeżeli wam się podobało takie Get Ready With Me w całości, bo w całości się z wami wyszykowałam, zostawcie mi kciuki do góry. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jak zostawicie po sobie ślad w komentarzu, napiszecie coś. Dajcie znać, jak wam się podobały kosmetyki. Mi się podobają te nowości i z AA, i z Hean, bardzo fajna paletka. I tutaj z Claressy kilka rzeczy, więc zostawcie kciuki. Buziaki.